Hej, cześć, siemanko, ja jestem Kuba. Zapraszam was na film, w którym spędzę cały dzień w tej bestii. Trochę mi się nie chce, nie ukrywam. Na początek był plan, żeby zrobić to 24 godziny, ale stwierdziłem, że będzie ciężko. Może jak będzie duży odzew, będzie dużo lajków, to myślę, że mogę w sumie spróbować. Obecnie myślę, że dobrym pomysłem będzie po prostu zrobienie całego dnia w aucie. Będzie ze mną pomocnik Kamil, kamerzysta, który dołączy do mnie za niedługo. Jest godzina 9:53, zaczynamy od 10, kończymy o 20. Myślę, że takie 10 godzin będzie ok. Nie jest to 24, ale będzie 10. No i co, zaczynamy za niecałe 5 minut. No i co, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, subika. I od razu mówię, że nie będzie to jakieś takie patusowe, że zrobię sobie debila, chociaż nie muszę czasami. Tylko, że będzie to normalne, że... A zobaczycie zresztą, może wam się akurat spodoba taka treść, nie? Nie wiem, jaki długi będzie ten film, myślę, że nie będzie jakiś taki zbyt długi, żeby was nie zanudzić i co. Widzimy się za 5 minut w aucie, tak? Zamknę garaż, wyjadę i zaczynamy, więc widzimy się za chwilę. Dobra, jest za minutkę 10:00, zaczynamy to. Już nie wysiądę niestety z autka do 20:00, więc mam nadzieję, że się uda. Musi się udać, nie takie rzeczy my robili. Jadę po kolegę, mam nadzieję, że jakieś trzęsie za dużo nie ma, bo mam teraz na uchwycie. Jeszcze chwilkę poczekam, no i jadę po kolegę, a później co będzie, to będzie, to będzie spontan. Postarać się ogarnąć czas, wyjść i napić się. Sami jeszcze widzicie, że pogoda jest jaka jest. Deszczyk pada, brzydko jest, chłodno jest. Ale co, trzeba to trzeba. Nagram wam też może vloga z kolegą, będziemy mógł nagrać. Opowiem po prostu jak było też, bo byłem w górach w golfem, jakbyście jeszcze nie wiedzieli. Mam nadzieję, że coś tam poopowiadam wam, nie? Więc co, widzimy się za niedługo, jak pojadę po kolegę i może coś tam nagramy. Więc widzimy się później. Mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. Muszę wam niestety nagrać z tego. Z takiej perspektywy chodzi mi, że w pionie. Bo bokiem jest trochę ciężko mi tutaj ustawić to. Mam nadzieję, że tak mówię, tak jak mi słychać. Pogoda jest tragiczna, bym powiedział nawet, no ale co trzeba, to trzeba. Kolega będzie mi trochę pomagał tutaj. No i co? Jadę po kolegę powoli. I mam nadzieję, że się uda, bo ciemno to widzę trochę, ale mam nadzieję, że się uda, nie? Więc widzimy się później. No, powiem po prostu, teraz póki czekam i tak na kolegę, jak było w Karpaczach, się przygotowałem, więc już nie wiem od czego zacząć tutaj, może zacznę od tego, że przygotowałem sobie już gulfa, wziąłem tam olej w razie W, jakby za dużo wziął, płyn do chłodnicy, jakieś klucze takie, wiecie, podstawowe, aby były, powiedzmy, może się przydadzą. No i trytki oczywiście, taśmę. I mówię, dobra, co jak ma się zjebać, coś to się zjebie. No i pojechaliśmy. Ja tam wziąłem swoje rzeczy oczywiście. W pierwszą stronę jechaliśmy jakieś trochę długo. Bo ogólnie 230 km my jechaliśmy trochę dłużej, bo zajechaliśmy, chcieliśmy zajechać do jednego miejsca, które okazało się zamknięte. I później jeszcze krążyliśmy, bo mi się powaliły w nawigacji z jazdy. Ej, kurde, było zamiast 3 godziny były chyba 4, ale przy powrocie były 2, więc trochę nadrobiliśmy, można tak powiedzieć. No i ogólnie wynajęliśmy sobie domek taki, wiecie, ktoś ma jednorodzinny domek, no i wynajęliśmy sobie pokoik jeden, dość tanio, bo to było 10 km od Karpacza, a kosztowało 4 dychy, nie? Więc spoko. Ocenkę też dałem fajną na booking.com, żeby się cieszyli. Było w porządku, cicho, spoko i git ogólnie. Nie było wiadomo idealnie, bo nie ma co się spodziewać za 40 zł, ale moim zdaniem było w porządku, kolegi raczej też. Pojechaliśmy w dwójkę, nie? Mieliśmy lecieć w trójkę, albo w ogóle chcielibyśmy w czwórkę, a pojechaliśmy w dwójkę, ale co no, i tak pojechaliśmy i tak. Pojechaliśmy w czwartek, a wróciliśmy w piątek, nie? Pod wieczór trochę. Wyjechaliśmy o 5 rano, byliśmy na Śnieżce, kolega trochę płakał. Trochę wciul, w sensie mówi, kurde, nie dam rady i tak łącznie to było spłakanie chyba z 30 minut, mówię, ja pierdzielę, ale daliśmy radę. Ja to byłem trochę zmęczony, ale tak wiecie, bez przesady, że największy rekord, nie, czy coś takiego, było w porządku. Wydaje mi się, że wyżej też bym wszedł,
bo Śnieżka z 1700 metrów około. Zeszliśmy na Śnieżkę, potem zeszliśmy sobie z niej. Zdjęcia macie gdzieś tutaj, więc dam wam zdjęcia, żeby był dowód, że w ciula nie lecę. Pod Śnieżką jest w ogóle jakiś budynek, to też co tam kupiliśmy, jakiś magnesik czy coś, herbatkę sobie wypiliśmy, bo trochę nas wypiździło. Zamiast normalne buty wziąć, spodnie, wszystko, kurtkę, rękawice, to nie, adidaski, ten z siatką, ja też, jakaś lipa, bez rękawiczek. Nie chcę o tym rozmawiać, tragedia była, że tak powiem, a w rączki, jak schodziliśmy, tak mi zimno było, a na Śnieżce to nie mogłem ustać, bo mnie zwiewało. W sensie chwyciłem się kołeczka, co? Nie da rady. Zwiewało mnie, mówię, matko jedyna. No i zeszliśmy, potem pojechaliśmy do tego pokoiku ogarnąć se. Zadzwoniliśmy do chłopa, ogarnęliśmy sobie to, co mieliśmy ogarnąć. No i potem sobie posiedzieliśmy chwilę w pokoju, z godzinkę odpoczęliśmy trochę, bo lipa była. No i pojechaliśmy na kebaba do Biedronki po jakieś tam duperele. Potem wróciliśmy do pokoju, przespaliśmy się. Wstaliśmy, ogarnęliśmy się, zadzwoniliśmy do chłopa, że czy można iść, czy on coś sprawdzi, czy wszystko jest okej. No i pojechaliśmy potem już po zwiedzy, jest jeszcze jakieś tam duper, ale byliśmy na domku takim do góry nogami, to też łapcie zdjęcie. Było ogólnie spoko, dziko w ogóle, dziwnie się szło, mój mózg nie ogarniał takich rzeczy. Był jeszcze domek grawitacyjny obok, ale było dość wietrznie, to nie był odpalany. No i ogólnie byliśmy jeszcze w jakimś zameczku. Coś tam, w sumie macie wszystko na Instagramku chyba, albo nie na ten Instagram wrzucałem. Ale dobra, mieliście pewnie jakieś tam zdjęcia, gdzie byłem, gdzie byliśmy w sumie. No i potem już wracaliśmy, to jeszcze jechał jakiś pełgot, nie mówię, nie, no nie będziesz nas tak łatwo wyprzedzał. No i jedziemy, ja tak patrzę w lusterka, nie, mówię, co on kurwa, próbuję wyprzedać? No i dałem mu gazę, trochę utrudniłem mu, ale to na EST to można, i tak nic nie jechało. No to trochę miał chwilę, żeby wyprzedzić, wyprzedza i potem się wkurwił, trochę zahamował przeciwko nami, walnął spryskiwaczami, no i potem wróciliśmy do chaty i było git, więc no. Ja pierdolę. Dobra, bo źle wyglądam. Dobra, dołączył do mnie kamień. Siema, to ja Kamil. Pojedziemy sobie wypłacić trochę siana, bo trzeba coś zjeść. Może zatankujemy, zobaczymy. No i zobaczymy się prawdopodobnie gdzieś pod bankiem, bo będę kolegę nagrywał, jak sobie wypłaca pieniążki. No i chyba tyle, no. I wklejecie, kurwa, jak jest ze mną kamień, nie? Czy gdzieś się wkleić? Nie nagrywaj mnie tak mocno. No. Czekaj, zooma robię. Dobra, kamień, idziesz. No, tutaj koleżka poszedł, jesteśmy w mieście. Chociaż to miasto to kurwa malutkie jest jak. O, kurde, mam mokrą szybę, nie widać go. Dałem mu zadanie bojowe, wypłać pieniążki. Jest godzina. Jezu, dopiero 10:40. Ja pierdzie. Nie podoba mi się to. Powiem mu, żeby zamówił kebaba. W ogóle zaciął mi się licznik, jak wracam z Karpacza, nie? Czemu nie da rady? Kamień! Co się dziewało? Kurwa, kartę mi da włożyć. No, a ty która strona? Z każdej strony, kurwa. Tak, tak, kurwa, tak, tak. Tak o, kurwa, spróbują. Jak? No tak o. No ale wkładałem, kurwa, w każdy... Jak wkładałem? Ale nie będę na całą siłę, bo to tylko wkłada się, to samo idzie, nie? A nie, że co? No wiesz? Tak, kurwa, normalnie, no. No. No, jakieś te problemy techniczne. Dobra, będziemy się zaraz. Weź mu nie nagrywaj huby. Kamień. Dałeś radę? Nie. Jak się z tym czujesz, że dałeś radę? No, jesteś taki zajebisty, że na tego ostrości nie mogą złapać. Ty mnie ciągle nagrywasz, o co chodzi w ogóle? No. Lubią cię. Przecież ciebie mam takie wyświetlenia. Spędzę. No dobra. Kamyk poszedł po kebaby. Wypłacił siano, dał radę. Powiem wam szczerze, że mi się nie chce siedzieć trwał gdzie. Ale jest... Jest, 10:55. No... Nie wiem, co można robić w aucie w ogóle. Jezu. Myć się nie opłaca, bo pada. To tak się upierdzieli. Tankować? Chyba nie będę tankował. No. I jakoś tak, powiem wam.
Nie wiem, co można robić w aucie przez kurde cały dzień, ale oprócz jeżdżenia. Też inaczej, jakby było na przykład duże miasto, to jest troszeczkę inaczej, nie za dużo inaczej, ale troszeczkę inaczej. Siedzimy z panem. Może do jakiegoś ziombala podjedziemy, zobaczymy. Więc nagram wam, jak tej kamyczek wróci. Masz gust. Co, szybko zamówiłeś? Szybko, nie? Tak, tak. No, dwa dni zamówił. Nie. A ty jesteś przystojny. No spij. Jest i on. Cześć, kamień. Co to? A. Co ty chcesz? Weź mi. A bo w sumie na kamerce mi pokażę, co jest, o. Ale chyba żelki, o. Z mulą cię kup. Ale by nie biało, to by byłoby spoko. Ja pierdolę. Ja. Jak mi nie kurwa ty. Stoi sobie pięknie. Obszał drzwi. Żeby drugiej fazy nie było. Dobra, nagramy go trochę. Ogólnie to nie jest bogaty, więc no. Zobaczymy, jak było, kurde. Zapytam się go. A ty nie loda mi. Jak było? No w ogóle na kasie to jest jakaś babka. A jak to ma być? Możliwa. A. Ale to jest niemiłe. Ale zapłaciłem w ogóle, nie? Byliśmy w Siewodzinie, porobiliśmy sobie jakieś tam rzeczy, pooglądaliśmy na laptopie. I teraz jedziemy się gdzieś jeszcze przejechać. Jest chyba koło 14 chyba. 14.15. Jesteśmy w Smardzewie, mojej miejscowości. No i jedziemy się gdzieś jeszcze pojeździć. Kurde, posiedzimy, żeby to jakoś zabić ten czas. Nie ukrywam, dość szybko mija, więc chociaż tyle. No i widzimy się gdzieś, może jak do jakiegoś ziomka zajadę koło 15 czy gdzieś. No, to wam nagram. Ogólnie byliśmy jeszcze w Babimoście, może ktoś wie, co to za miejscowość, może nie. Pojeździliśmy sobie, potem wróciliśmy. No i sobie siedzimy, gramy, żeby trochę zabić czas. Możesz pokazać, która jest godzina? Czekajcie. 15.48. No, jeszcze 4 godziny i można opuścić ten samochodzik. Może dziś jeszcze przejedziemy, nie wiem. Ogólnie to Golf dostał trochę wody i akumulator migał i się coś jebało, ale wszystko z porządku. I no, co Kamień powiesz? Co, no dobrze, weź przestań. Jak to przejść, kurwa? No weź. Ja pierdolę. To nie było, tutaj siedziałem w górce. Okej, jedziemy sobie jeszcze, oj, nie wiem, coś tam. Jedziemy po kebaby znowu, ale to już nie dla mnie. No i jest już wieczór,
Zostało chyba 2 godzinki, możesz pokazać, która jest? Niech złapie ostrość. O. Jedziemy tam, posiedzimy jeszcze. Nie wiem, która będzie dokładnie, jak będę wracał, ale myślę, że już tam koło 19 na pewno będzie. 19.30 myślę. No i przy powrocie jeszcze coś nagram. I co? No i widzimy się później. No, jak na razie dobrze się czuję. Bez tego wysiadania nie jest aż tak źle, myślę, że trudniej będzie. Widzimy się później. Dobra, wracamy sobie już do domku. Możesz pokazać, jaka ładna pogoda jest. Nie wiem, co widać w tym aparacie, ale... zacząłem challenge, sobie mogę powiedzieć to challenge, wyzwanie o godzinie 10. W sumie nagrałem wam tam, pokazałem. Jest godzina, która 19, któraś tam. Pojechałem po te kebaby, byłem jeszcze u innego kolegi, pogadaliśmy sobie. Zleciał, powiem wam, tak szybko dość ten czas. No i właśnie, o, wyprzedzają nas, kurde. No i sobie jedziemy do domku. Kolegę jeszcze odwiozę. Pogadamy sobie i koło 20 będzie już, jak będę w domu. Więc powiem tak, ciężki nie był jakoś ten challenge. 24 godziny pewnie byłoby dość ciężko. Albo chociaż trochę ciężko. Wyśnikać się wysikałem, takie duperele zrobiłem. Gorzej jak byłaby dwójka, to wtedy nie wiem, co bym zrobił. Więc myślę, że każdy by mógł dać radę, tak mi się wydaje. Ogólnie było spoko. Dziękuję Kamieniowi za pomoc tutaj w nagrywaniu. No i napiszcie, czy wam się spodoba taki odcinek, możecie napisać w komentarzu. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. Zostawcie łapkę w górę, subika na kanale. Zapraszam was na inne moje filmy. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. Siema.